Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 277. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 7, wersety od 2 do 10. Panie Boże mój, do Ciebie się uciekam. Wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców. By ktoś jak lew mnie nie porwał i nie rozszarpał, gdy zabraknie wybawcy. Boże mój, Panie, jeżeli ja to popełniłem, jeśli nieprawość plami moje ręce, jeśli wyrządziłem zło swemu dobroczyńcy i swego wroga złupiłem doszczętnie, to niech nieprzyjaciel ściga mnie i schwyci i wdepcze mnie żywcem w ziemię, a godność moją niechaj tarza w prochu. Powstań, o panie w twym gniewie. Podnieś się przeciw zaciekłości mych ciemięzców. Wystąp w sądzie, jaki zapowiedziałeś. Gromada narodów niechaj cię otoczy, a ty zasiądź ponad nią wysoko. Pan jest sędzią narodów. Panie, przyznaj mi słuszność, według mej sprawiedliwości i według niewinności, jaka jest we mnie. Niechaj ustanie nieprawość występnych. A sprawiedliwego umocnij, Boże sprawiedliwy, Ty, co przenikasz serca i nerki. Dziś kontynuujemy lekturę Księgi Baruch'a, od rozdziału 5, wersetu 10 do rozdziału 6, wersetu 72. W tym fragmencie autor rozwija refleksję na temat doświadczeń Izraela w niewoli, podkreślając konieczność pokuty i nawrócenia. Dodatkowo, zawarty w nim list Jeremiasza ostrzega przed bałwochwalstwem, zachęcając do wierności Bożym przykazaniom i duchowego odrodzenia narodu. Odpis listu wysłanego przez Jeremiasza do tych, którzy jako niewolnicy mieli być uprowadzeni przez króla babilońskiego do Babilonu, by im oznajmić, co mu Bóg polecił. Z powodu grzechów, jakie popełniliście przeciw Bogu, będziecie uprowadzeni w niewolę do Babilonu przez króla babilońskiego Nabuchodonozora. Gdy już wejdziecie do Babilonu, pozostaniecie tam przez wiele lat na długi czas, aż do siódmego pokolenia. Potem wyprowadzę was stamtąd w pokoju. Oto ujrzycie w Babilonie niesionych na ramionach bogów ze srebra, złota i drewna, którzy bojaźń wzbudzać będą w poganach. Uważajcie więc, byście się nie upodobnili do cudzoziemców i by was nie ogarnęła bojaźń przed tymi bogami. Kiedy zobaczycie tłum, który idąc przed i za nimi, cześć oddawać im będzie, powiedzcie sobie w myśli: Tobie należy się cześć, o panie. Mój bowiem anioł jest z wami, i on sam szuka dusz waszych. Rzemieślnik wygładził język tych bogów. Sami zaś, pozłoceni i posrebrzeni, są oszustwem i nie mogą mówić. Jak pannie, która kocha się w strojach, oni robią wieńce na głowy swoich bogów. Zdarza się, że kapłani kradną złoto i srebro swoim bogom i obracają na własne potrzeby. Dają je też nierządnicom z pod tego samego dachu. Ubierają w szaty jak ludzi bogów srebrnych, złotych i drewnianych, którzy nie mogą się obronić przed rdzą i robakami. Gdy odziewają ich w szkarłatne szaty, ścierają z ich twarzy kurz świątyni, który w wielkiej obfitości na nich osiada. Ten trzyma berło, jakby jaki rządca kraju, ale nie może zabić, jeśliby ktoś przeciw niemu wykroczył. Ów trzyma w prawicy miecz i siekierę, ale nie obroni siebie w czasie wojny ani przed złodziejami. Dlatego jasną jest rzeczą, że nie są bogami, więc się ich nie bójcie. Jak naczynie stłuczone staje się dla człowieka bezużyteczne, tak się rzecz ma z ich bogami umieszczonymi w świątyniach. Oczy mają pełne kurzu unoszącego się spod nóg przechodniów. Jak za tym, co obraził króla, dokoła zamyka się dziedzińce, jako zaskazanym na śmierć, tak kapłani obwarowują swe świątynie drzwiami, zamkami i zasuwami, aby nie zostali ograbieni przez złodziei. Światła zapalają i to więcej niż sami potrzebują, a żadnego ci bogowie ujrzeć nie mogą. Są oni jak belka w domu. Wnętrze ich, jak powiadają, jest stoczone, bo robactwo wychodzące z ziemi pożera ich wraz z szatami, a oni tego nie czują. Oblicze mają czarne od dymu unoszącego się ze świątyni. Na ich ciała i głowy siadają nietoperze, jaskółki i inne ptaki. Tak samo koty po nich łażą. Stąd poznajecie, że nie są bogami, dlatego się ich nie bójcie. Złoto, którym dla ozdoby są pokryci, nie będzie błyszczeć, jeśli ktoś śniedzi z niego nie zetrze. Ani nie czuli oni, kiedy ich odlano. I chociażby byli kupieni nie wiedzieć, za jak wielką cenę nie ma w nich ducha. Ponieważ nie mają nóg, na ramionach muszą być noszeni. Pokazując w ten sposób ludziom swą nicość. Muszą się też czuć zawstydzeni ich czciciele tym, że gdy któryś z nich przypadkiem upadnie, to go sami podnoszą. Jeżeli zaś ktoś go prosto postawi, nie może poruszyć się sam, a jeżeli będzie nachylony, prosto nie stanie. Dlatego jak przed zmarłymi stawia się im dary. Kapłani ofiary bogom składane sprzedają na własne potrzeby. Podobnie ich żony peklują dla siebie mięso z ofiar, a nie dają z nich ani biednemu, ani choremu. Kobiety ich w okresie słabości miesięcznej oraz po połogu dotykają ofiar. Stąd wiecie, że nie są bogami, i nie bójcie się ich. Jakżeż ich nazwać bogami? Przecież kobiety składają ofiary bogom srebrnym, złotym i drewnianym. Kapłani siedzą w świątyniach z rozdartymi płaszczami, z ogolonymi brodami i czaszkami, z nienakrytymi głowami. Ryczą i krzyczą przed bogami swymi, jak to niektórzy czynią na stypie. Kapłani biorą szaty bogów i przyodziewają nimi swoje żony i dzieci. A jeśli tym Bogom ktoś zrobi coś dobrego albo coś złego, nie mają możności za to odpłacić. Nie mogą też króla ustanowić ani złożyć go stronu. Nie mogą też dać ani bogactw, ani miedziaków. Jeśliby ktoś jakiś ślub złożył, a nie dotrzymał go, nie będą tego dochodzić. Człowieka nie wyrwą śmierci, ani też nie wybawią słabego z ręki mocnego. Niewidomemu wzroku nie przywrócą, ani nie pomogą uciśnionemu. Nad wdową się nie ulitują, ani też nie będą dobrodziejami sierot, Bogowie drewniani, pozłacani i posrebrzani mogą być przyrównani do kamieni wydobytych z gór, a tych, którzy im cześć oddają, spotka hańba. Jakże więc można myśleć o nich, że są bogami, albo ich tak nazywać? Nadto sami Chaldejczycy ich znieważają. Gdy zobaczą jakiegoś niemego, który nie może mówić, Przynoszą bela, prosząc, by go obdarzył mową, jakby on mógł ich usłyszeć. A nie mogą pojąć, że takich bogów należy porzucić, do tego stopnia rozumu nie mają. Kobiety opasane sznurami siedzą przy drogach, palą otręby jak kadzidło. Skoro którejś z nich udało się przespać z kimś z przechodzących, to natrząsa się z sąsiadki, że nie była tak zaszczycona jak ona, i że jej sznur nie został przerwany. Wszystko, co się dla tych bogów czyni, jest oszustwem. Jakże więc można sądzić lub mówić, że to są bogowie? Rzemieślnicy i złotnicy zrobili ich niczym innym nie są, tylko tym, czym oni chcieli, aby byli. Sami rzemieślnicy nie dożyli długich lat, jakże więc ich wytwory mają być bogami? Pozostawili więc swym potomkom hańbę i oszustwo. Kiedy przyjdzie czas wojny i klęski, Wówczas kapłani naradzają się, gdzie ukryć się wraz z tymi bogami. Jakże więc nie pojąć tego, że nie są bogami ci, którzy nie mogą zachować siebie od wojny i klęsk? Dlatego niech będzie wiadomo, że rzeczy drewniane, pozłacane i posrebrzane są oszustwem. Wszystkie narody i wszyscy królowie niech wiedzą, że nie są one bogami, ale dziełem rąk ludzkich i żadnego działania Bożego w nich nie ma. Któż więc nie pozna, że nie są bogami? Żadnego króla nad krajem nie postawią, ani deszczu nie ześlą ludziom. Spraw ich nie rozsądzą, ani nie uwolnią skrzywdzonego, będąc bezsilni jak wrony między niebem a ziemią. Kiedy pożar wybuchnie w świątyni bogów drewnianych, pozłacanych i posrebrzanych, kapłani ich uciekają i ocalają się, a oni sami w środku palą się jak belki. Nie mogą się oprzeć ani królowi, ani nieprzyjacielowi. Jakże więc może się komuś wydawać, albo może ktoś myśleć, że są bogami? Bogowie drewniani, posrebrzani i pozłacani, ani przed złodziejami, ani przed rozbójnikami, nie mogą się obronić, którzy jako silniejsi od nich zabierają im złoto, srebro i ubranie, co jest na nich i odchodzą, a oni nie mogą obronić siebie. Dlatego lepiej jest być królem, który może pokazać swe męstwo, albo pożytecznym w domu naczyniem, którym posługuje się właściciel, niż tymi fałszywymi bogami. Albo bramą domu, która ochrania wszystko, co jest w nim, niż tymi fałszywymi bogami. Albo kolumną drewnianą w pałacu królewskim, niż tymi fałszywymi bogami. Słońce, księżyc i gwiazdy, które świecą i otrzymały zadanie, by były pożyteczne, Chętnie okazują posłuszeństwo. Podobnie i błyskawica, kiedy zabłyśnie, jest piękna dla wzroku. Dlatego też i wiatr wieje w każdym miejscu. Podobnie i chmury, kiedy otrzymają od Boga polecenie, by przelatywać nad całą ziemią, wykonują nakaz. Także i piorun z wysoka zesłany, aby niszczyć góry i lasy, wykonuje polecenie. A ci, ani wyglądem, ani siłą nie dadzą się z nimi porównać. Stąd wcale nie należy mniemać, że są oni bogami ani ich tak nazywać, nie mogą bowiem ani karać, ani dobrze czynić ludziom. Skoro więc wiecie, że nie są bogami, nie bójcie się ich. Nie złożeczą oni ani nie błogosławią królom. Poganom znaków na niebie nie ukażą, nie błyszczą jak słońce, ani nie świecą jak księżyc. Zwierzęta są od nich mocniejsze, mogą bowiem uciec do kryjówki i tak pomóc sobie. W żaden sposób nie stwierdziliśmy, że są bogami, dlatego się ich nie bójcie. Jak strach na wróble, na grządce ogórków, który przed niczym nie strzeże, są ich bogowie drewniani, pozłacani i posrebrzani. Podobnie można przyrównać ich bogów drewnianych, pozłacanych i posrebrzanych. Do krzaka cierniowego w ogrodzie, na którym siada każdy ptak, albo do trupa porzuconego w ciemnościach. Z purpury i bisiorów, które na nich butwieją, poznajecie, że nie są bogami. Na koniec oni sami będą stoczeni przez robactwo i staną się przedmiotem hańby w kraju. Przeto lepszy jest człowiek sprawiedliwy, który nie posiada bożków. Będzie bowiem daleko od hańby. W Ewangelii według Świętego Marka, rozdział siódmy, wersety od pierwszego do 23, Jezus konfrontuje się z faryzeuszami i uczonymi w piśmie, kwestionując ich tradycyjne interpretacje prawa dotyczącego czystości rytualnej. Przekazuje naukę, że prawdziwa czystość pochodzi z wnętrza człowieka, a nie z zewnętrznych obrzędów. Ten fragment podkreśla znaczenie intencji i moralnych wartości. Nad tradycyjnymi praktykami religijnymi. Zebrali się u niego Faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, i zauważyli, że niektórzy z jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im, Słusznie prorok Izajasz powiedział o was o budnikach, jak jest napisane. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Dokonujecie obmywania dzbanków i kubków i wiele innych podobnych rzeczy czynicie. I mówił do nich. Sprawnie uchylacie Boże przykazanie, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział: czci ojca swego i matkę swoją. Oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. A wy mówicie, jeśli ktoś powie ojcu lub matce, korban, to znaczy: darem złożonym w ofierze jest to, co miało być ode mnie wsparciem dla ciebie. To już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ani dla matki. I znosicie Słowo Boże ze względu na waszą tradycję, którą sobie przekazaliście. Wiele też innych, tym podobnych rzeczy czynicie. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumcie: Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym. Lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali go o tę przypowieść. Odpowiedział im: I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym. Bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka, i zostaje wydalone na zewnątrz. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej: Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność. Podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok". Do usłyszenia.